Wstęp Ta książka jest autobiografią człowieka, który utrzymuje, że w latach swojej młodości, w kilka tygodni, zabił sześć kobiet w Whitechapel. Ta książka rzekomo jest historią Kuby Rozprówacza. Jej domniemany autor to niejaki James Willoughby Carnack, osobnik dotąd nieznany, po którym wszelki ślad zaginął i który, być może, w ogóle nigdy nie istniał. Poniższa autobiografia wygląda raczej na utwór literacki, ale nic nie jest nigdy takie proste. Maszynopis powstał przypuszczalnie między rokiem 1928 a 1930. Składa się z trzech części, z kilku słów wyjaśnienia, pióra Sydney'a Georgia Hulma Bimana oraz epilogu. Część pierwsza opowiada o dzieciństwie i życiu Jamesa Karnaka do roku 1888. Część druga tyczy wydarzeń z tego roku, a część trzecia obejmuje epilog i sprawia wrażenie napisanej w innej konwencji niż reszta. Prawdę mówiąc, pachnie beletrystyką, co wyjaśniam bliżej w suplemencie pierwszym. Jednak, nawet jeśli ta część książki jest fikcją, nie znaczy to, że jest w nią cały maszynopis. Albowiem maszynopis wydaje się autentyczny. Alan Hicken twierdzi, że znalazł go w pudle z pamiątkami po Sydneyu Giorgio Hulmie Bimanie. Najprościej byłoby zatem założyć, że jest to dzieło właśnie Hulma Bimana. Bardzo trudno jednak byłoby mu je przypisać bez zastrzeżeń. Biman... Był bezsprzecznie utalentowanym pisarzem. Lecz niełatwo wyobrazić go sobie w jego gabinecie, w pokoju na piętrze domów w Fulham,